Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Witam w ostatnim dniu wakacji. Tak jest, jutro do szkoły. Oczywiście nie ja. Ale moi drodzy, jak spytacie jakiegoś starego, to pewnie wam powie: kurka wodna, ile ja bym dał, żeby znowu tak się martwić, że jutro do szkoły. Niestety, czasu się nie cofnie. Ale dzisiaj o czym innym, otóż nowe idzie nowe do World of Tanks. Zawsze koniec wakacji, początek roku szkolnego to jest dla Wargamingu taki czas, w którym trzeba dać ten bodziec, żeby czasem gracz gry nie zostawił. No więc mamy interesującą, wyjątkowo powiedziałbym interesującą aktualizację, w której dostaliśmy całą linię włoskich niszczycieli czołgów, dosyć specyficznych trzeba przyznać, i dostaliśmy bardzo ładną, a może i gameplayowo interesującą mapę. Mówię może gameplayowo, ponieważ na niej jeszcze nie było mi chyba dane zagrać takiej prawdziwej, randomowej bitwy. Zobaczymy, może dzisiaj to się zdarzy. Wieczorem na streamie zapraszam, będziemy grać włoskimi niszczycielami czołgów, ale teraz w tym odcinku ten oto pojazd, czyli jest to Vipera, tak to się nazywa, 8 poziomu, proszę bardzo, SMV CC64, prawie jak Apache Vipera, czyli przedstawiciel nowej linii włoskiej. Czym się charakteryzuje ta nowa linia włoska, to tylko w dwóch słowach powiem, albo w trzech. Mianowicie, po pierwsze, opuszczanie działa mamy świetne, po drugie, twarde wieże zazwyczaj mamy i po trzecie, mamy działa z przedziwnym systemem magazynku. Właściwie nie jest to magazynek, ale jest magazynek. Albo inaczej mówiąc, jest to magazynek. Nie, może inaczej można powiedzieć. Nie jest to magazynek, ale posiada wady magazynka. To chyba tak, w jednym zdaniu można tak to określić, że nie jest to magazynek, ale posiada wady. To znaczy i tak strzelamy rzadko, to jak na niszczyciel czołgu. Mogłoby tego nie być, a i tak mamy przeładowanie magazynu. Ale po kolei, zaczynamy od siły ognia. Moi drodzy, siła ognia tej oto 8, a te pojazdy zaczynają się tak naprawdę od 7, ponieważ wtedy mamy już twardą wieżę. Mamy tutaj całkiem przyzwoite działo, jeżeli chodzi o obrażenia na 8 poziomie, czyli 400 uszkodzeń. Myślę, że to jest całkiem spoko. Oczywiście wiadomo, że mamy niszczyciele trochę lepsze w World of Tanks z alfą większą, ale tutaj jest tak. Niestety 220 penetracji to jest bieda totalna dla mnie i niszczyciele na 8 poziomie takiej penetracji nie powinny mieć. Na goldzie mamy 264, czyli to też nie jest jakaś rewelacja. Plusem tego działa jest to, że ma 120 penetracji na pocisku odłamkowo-burzącym, więc może w jakichś sytuacjach, o ile będziemy w ogóle wozić amunicję odłamkowo-burzącą, by się to sprawdziło. Pocisków w magazynie aż 5, więc już sobie obliczyliście, o kurka wodna, 5 razy 400, no to każdy pojazd, który na mnie wyjedzie, jest mój. Niestety nie, moi drodzy, ponieważ czas ładowania między strzałami wynosi aż 6 sekund. I czas pełnego przeładowania 36 sekund. Czyli to nie jest magazynek, którym wyjeżdżamy, oddajemy te 5 strzałów i uciekamy, tylko to jest tak naprawdę magazynek, którym walczymy jak zwykłym czołgiem, a i tak co 36 sekund będziemy musieli czekać na naładowanie. No, mówiąc szczerze, ja wolałbym zrezygnować w ogóle z tego systemu i żeby był to zwykły niszczyciel czołgów z, powiedzmy, troszeczkę może wolniejszym strzelaniem, ale bez tych 36 sekund. Natomiast no, tak sobie WG ustawiło. Mamy tutaj 2000 uszkodzeń na minutę, co nie jest jakąś super rewelacją, musicie przyznać, jak na niszczyciel. 0,44 celność na 100 metrów i czas celowania przepotężny 3. W niszczycielu czas celowania 3 to jest bieda totalna. Dobra, ale zobaczmy na główną zaletę tego pojazdu. Oto jest
czyli pancerz. Ogólnie cechą wspólną tych pojazdów ma być bardzo mocna wieża. No i tutaj mocna wieża jest i co najważniejsze, bez jakichś tam garnków wielkich. Mamy na wieży, słuchajcie, 275 mm, co jest moim zdaniem naprawdę fajną wartością, aczkolwiek dziewiątki i dziesiątki grające na goldzie nie będą miały problemu z przebiciem tego, bo zobaczcie, że jest to pancerz po prostu bez żadnych tam super krągłości i tak dalej. Z boku tutaj 160 mm pod takim kątem, że prawdopodobnie nie będziemy w to przebijani i tutaj mamy również 160 mm, całkiem spoko. Bok niestety jest słaby, 100 mm, ale poniżej linii gąsienic mamy już 60. Czyli tutaj bardzo słabo, ale stówka w tym miejscu, no trzeba przyznać, że to jest całkiem nieźle. Niestety jak zrobimy side scrapa, to wtedy pokazujemy ten pancerz, który ma 140 i tutaj będzie bardzo łatwo się wbić. Może troszeczkę podobna sytuacja do Fertka, gdzie też z boku takie ukośne płytki ma on miękkie, nie tak miękkie oczywiście, znaczy o wiele bardziej miękkie niż tutaj, na nieszczęście. U góry mamy 30 mm, no babok będzie się tu wbijał, zdecydowanie babok będzie lubił, zwłaszcza, że tutaj jest duża powierzchnia do trafienia, z tyłu 50 mm, niedobrze, bardzo, bardzo niedobrze, wieża 50 mm również. Także tak przedstawia się ten pancerz i jeszcze kadłub 210 na płycie, która jest trochę skątowana. Myślę, że na ósemkach no nie będzie można polegać na tej górnej płycie. Tutaj to już jest lepiej, 240, mamy taką płytę troszeczkę w dół skierowaną, 240 i to będzie na pewno bardziej dingało. I na samym dole mamy bardzo słaby pancerz, tutaj 30 mm. No i cóż, jeżeli ktoś tu trafi, bo po pierwsze tu jest bardzo duży kąt, po drugie jest ta powierzchnia niewielka, to rzeczywiście będzie przebijał. Natomiast uważam, że w wielu sytuacjach jednak uda nam się schować ten pancerz. No i przeciwnik w najgorszym przypadku będzie nam walił tutaj. Górna płyta, bo jest nachylona, 40 mm. No niestety może to być bardzo niekorzystne przy dużych kalibrach działa, że tutaj będzie wchodziło. Zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie. Mobilność jaka jest, każdy widzi. Zamontowałem tutaj sprężarkę i nawet z tą sprężarką nie ma jakiejś rewelacji. Słuchajcie, 12,4 konia wyszło ze sprężarką. Mamy 34 z nią również do przodu, 14 do tyłu. Jest to słaba prędkość, czołg jest mułowaty i na pewno będziemy to odczuwać. Tutaj obrót, który jest mega ważny w przypadku tego pojazdu, no to jest 25, również przy zastosowaniu dwóch modułów. Zobaczcie, jeżeli tutaj mamy jeszcze prędkość obrotu wieży, prędkość obrotu działa dla pojazdów ze stacjonarną kabiną, prędkość obrotu kadłuba, wszystko jest po prostu zwiększone, a i tak nie jest dobrze. No więc to będzie pojazd, który prawdopodobnie w pierwszej linii będzie się sprawdzał, jak już dojedzie do tej pierwszej linii. Także z mobilnością jest słabo, ale no nie można mieć wszystkiego w czołgu. Trzeba coś tam było pogorszyć, prawda? Mobilność słaba. Jakie wyposażenie zamontujemy na tym pojeździe? Ja zdecydowałem się na taki zestaw, czyli obowiązkowo moim zdaniem sprężarka, no bo to musi być, no musimy, czasami oczywiście tylko dojedziemy do tego jakiegoś przepychacza i wtedy będziemy nim walczyć i to jest spoko, ale wiele razy będziemy musieli troszeczkę w bok gdzieś pojechać, albo po prostu jak już przepchniemy ten przepychacz, żebyśmy z tyłu nie zostali, no więc sprężarka. Zamontowałem też wentylację, ponieważ ona troszeczkę nam poprawia dużo parametrów, między innymi skraca przeładowanie. No i tutaj
to jest oczywiście, nie można dosyłacza, ponieważ magazynek jest to, więc nie można. Zdecydowałem na to, żeby szybciej ten pojazd się obracał. On ma z przodu najlepszy pancerz, więc czym szybciej ja się będę w stanie obrócić przodem do przeciwnika, tym moim zdaniem lepiej. Dodatkowo jeszcze rozrzut podczas ruchu, oczywiście minus 12,5, to też się zdecydowanie liczy. Można by było tutaj zamontować coś innego, jako że mamy na przykład 1300 życia, może ulepszone wzmocnienie niektórzy chcieliby zamontować. Z drugiej strony, jako że mamy czas celowania dosyć spory, może ktoś by sobie to jeszcze chciał zamontować, ulepszony system naprowadzania. To bym raczej odradził, ulepszone celowanie, zamontowałem to i tak to działo nie będzie celne, tak? Także kilka możliwości jest, aczkolwiek ten zestaw na pierwsze testowanie wydaje mi się być całkiem przyzwoity. Zobaczymy, jak to pójdzie. Moi drodzy, załoga. Załoga akurat w tym przypadku mega ważna sprawa, ponieważ nie będziemy prawdopodobnie posiłkować się załogą, którą już mamy, tylko dla tej linii będziemy tworzyć zupełnie nową załogę. Oczywiście ktoś z Was może sobie przerobić załogę z czołgu normalnego na niszczyciele, jeżeli tam ma wyszkoloną, ale jeżeli od początku zaczynamy, no to sprawa jest dosyć złożona. Po pierwsze, oprócz żarówki, co jest naturalne, powinniśmy moim zdaniem skoncentrować się na naprawie na przykład, która jest charakterystyczna dla czołgów ciężkich, ale no nie chcemy mieć tutaj zdetrakowanego pojazdu, jeżeli ktoś nas złapie na wychyle. To zdecydowanie. Właściwości jezdne to musi być poprawione w tym czołgu, ponieważ chcemy jednak, żeby on chociaż trochę był ruchawy. Czyli dla kierowcy na przykład musi być tutaj hamowanie sprzęgłem. Hamowanie sprzęgłem nam się przydaje przy obrocie pojazdu, zdecydowanie. Pamiętajmy, że mamy tutaj ruchomą wieżę, więc nie będziemy tracić w wielu momentach kamuflażu. Natomiast przy wszelkich walkach na pierwszej linii, a wydaje mi się, że często będziemy tym pojazdem walczyć na pierwszej linii, no jednak manewrowość ma znaczenie, tak? I to będzie tutaj ważne. Powinniśmy zainwestować na przykład w strzał z biodra, który też się może przydać, bo podejrzewam, że będziemy się często ruszać tym pojazdem. Jeżeli gramy bardzo blisko przeciwnika, to również nam się coś takiego przyda. Oczywiście nie w takim stopniu, w jakim przydaje się to w medzie, wiadomo, ale jednak to kółko celownicze, przypominam, że mamy tu niecelne działo, więc to się zdecydowanie przyda, żebyśmy nie musieli za każdym razem się zatrzymywać. Jeszcze jedno pytanie związane oczywiście z zasięgiem widzenia, tak? Czy powinniśmy tutaj w tę stronę iść? No niestety ten pojazd zasięgu widzenia za bardzo, no nie ma jakiegoś potężnego, natomiast nie jest też tragedia, nie sądzę, żebyśmy byli skazani na wykrywanie sobie przeciwników, jednak głównie wydaje mi się, że będziemy walczyć na górkach, na jakichś przepychaczach, więc tam aż tak bardzo zasięg widzenia nie ma znaczenia. Wszystko zależy oczywiście od naszego stylu gry. Opłacalność grania tym pojazdem. Oczywiście jest to pojazd premium, tak? Więc będziemy zarabiać nim więcej, ale skupmy się na tym. Zobaczcie, więc zwykła amunicja kosztuje tutaj 970. Jest to całkiem spoko cena za pocisk, który zadaje 400, ale mamy 4800 za golda. I teraz zadajmy sobie pytanie, jak często będziemy walić tym pojazdem z golda? Domyślnie mogę powiedzieć, że często. Dlaczego? Dlatego, że jak jedziecie na przepychacze albo górki na pierwszą linię, to 220 często może być za mało. Ba, powiem, że 260 też będzie za mało. Gdybyśmy mieli tu celne działo, sytuacja byłaby troszkę inna, ale mamy niecelne działo. Więc średnia penetracja 220 może nam nie wystarczyć i będziemy w efekcie grać goldem. I to niestety nie będzie za fajne, bo 4800 razy 5, które niby mamy w tym swoim magazynie,
da nam prawie 25 tysięcy, prawda? Czy tam 24 tysiące na jeden magazyn. To jest dużo. Nawet biorąc pod uwagę to, że jest to czołg premium, to jest dużo. No więc, czy będziecie kupować ten pojazd dla zarabiania, czy dla szkolenia załogi? Wydaje mi się, że to drugie. Po prostu ten niszczyciel będzie służył do szkolenia załogi z normalnego drzewka. Tak mi się wydaje. Do boju, moi drodzy, jedziemy. Jedziemy od razu. Pierwsza dziewicza bitwa. Moi drodzy, wylosowało na takiej mapce i wiecie, co ja tu zrobię? Eksperyment totalny, to znaczy pojadę zerówką. Tam będą stały niszczyciele i zobaczymy, czy taka szarża się opłaci. Czy też po prostu będę rozstrzelany. Niech to będzie taki test. Tam może stać Su-130, który pewnie mnie przebije. T-28 może będzie tam stał. Ale przejadę właśnie tam i spróbuję. Być może dojadę do tego zagłębienia, który tam jest. Może tak. Dobra, mam już cały magazynek. Szkoda, że nikt tutaj nie jedzie. A ten co? Co jest już spod? Aha, oto może być kiepski tutaj pomagier. Może być kiepski pomagier, słuchajcie. Jedziemy 400, to kurczę, wolałbym lisa. Nie no, zaparkowali. Dobra, na razie... Szkórka, czy trzy pociski. I dupa. Dobra, na razie nie wiedzą, gdzie strzelać. Ja spróbuję teraz zniknąć. Nie wiedzą, gdzie strzelać, słuchajcie. O kurka, tego się nie spodziewałem. Tego się zdecydowanie nie spodziewałem. Ładuje się. Jak się przeładuje, to dobra. Jakieś tam wsparcie z tyłu będę miał. W końcu wykumają, że w dolną płytę mają strzelać, nie? Jedno jest pewne, muszę tu do nich podjechać. Raz. Dobra, wykumali, wykumali już. Dwa. No i niestety. Ale dopóki nie wykumają, chyba tutaj może błąd zrobiłem, że wieżę miałem skręcam. O, jadą, pomoc, wreszcie jedzie. Kurde, postali na balkonie. Jak widać, to jest syndrom takiego pierwszego pojazdu, tak? Czyli jeszcze za bardzo ludzie nie wiedzą, jeszcze nie widzieli, jak pancerz wygląda. To się zmieni, słuchajcie. Podejrzewam, że takie dingi nie będą się... Zresztą tutaj, zobaczcie, full gold już leciał i było przebicie. Okej, bitwa się zakończyła, taki jest wynik. Zobaczymy, jak z zarobkami. Przypominam, że założyłem, iż nie gram goldem. Więc uwaga. Za tą bitwę otrzymałem 69 tysięcy. Przypominam tutaj też, że byłem spotterem, takim może trochę mimowolnym, ale jednak. Oddałem tylko 7 strzałów, z czego 6 trafiłem i 5 razy przebiłem. Dało to 2000, zobaczcie. O dziwo, po moim spocie tylko 341, kurde. No niestety, to obrazuje, przecież były wykryte te wszystkie pojazdy, ale może to wykrył ten lajcik, który tam wjechał, więc to pewnie na jego konto poszło. Zobaczcie, naprawa pojazdu, tutaj zarobiłem na tym na koncie premium 21 tysięcy, czyli można powiedzieć, że to jest taki bieda zarobek, tak? Żadnej rewelacji nie ma, chociaż tutaj no 70 za 2000 uszkodzeń. Wydaje mi się, że to dosyć przyzwoicie. Prawdopodobnie byłoby więcej, gdybym jednak coś tam podspotował. Ale to był taki teścik. Przejdźmy teraz, może normalną bitwę zróbmy.
Ja szczerze mówiąc, no może full goldem bym zagrał, chociaż nie wiem, czy to będzie konieczne akurat. No, jak wylosuję dziewiątki, dziesiątki, to może być to konieczne, zwłaszcza, że one pewnie będą na goldzie przebijały. Taka mapka. Ósemki, siódemki. A gdybym... No tutaj niestety tak szybko się nie naładuje, bo tak to bym mógł tutaj spróbować przechwycić tych, którzy będą przejeżdżać, ale to chyba się nie wydarzy. Co oni mają? Viperę mają. Mają takie AMX-5100, Emil, czyli wszystko to, co Skodę, to jestem w stanie przebić bez problemu. Mają trochę siódemek też. No więc co robić? Co robić? Szybko decyzja musi być podjęta. Albo szarża może tam. Tylko że skończy mi się magazynek i z szarży wyjdą z gliszcza. No właśnie. No, jedziesz, nie jedziesz? Jedziemy. Czy do miasta, czy nie? Czy do miasta, czy nie? 18 sekund. No szkoda, bo tak to bym mógł tutaj... Już się coś dzieje. Tak to bym mógł tutaj gdzieś spróbować. Czekajcie, może się uda. Bo chciałem ich tutaj... A, stoją! Dobra, na szczęście tutaj nie widzą tego mojego, ale stoją, zobaczymy. Patrzcie, jest, gościu, jest. No ale no nie będziecie trafiać, no co to za testy? Aha, ładnie stoją. Tutaj jest, słuchajcie, obniżenie terenu. Oni na pewno nie widzą mojej tej dolnej płyty, na 100%. Gdzieś tam stoi jeszcze Su-152. Ale zrypałem. Vipera jest w mieście. Dobra, jeszcze mam kilka strzałów. Nasi bardzo mocno tu podjechali. Szkoda. Oj, szkoda. Aj, nie trafił ten Su. Pięknie. No moi by mogli się wynurzyć stamtąd, no mamy tam trochę sił do licha. Czy tu będzie ktoś chciał na wieżę? Dobra. Czy co mi się wydaje? Że tu jest gościu jakiś i czyha na mnie. Tak, dobrze mi się wydawało. Ten maluch mnie przebił. Niestety ja muszę tutaj teraz... No jestem na przeładowaniu, więc... Żeby on tylko mi w dupsko nie wjechał. Tu jest ten Vipera. 16 sekund. Ja zaraz tam do niego bym wjechał. Mamy dużo czołgów tutaj, tylko trochę się boją. O kurka, tego gościa się nie spodziewałem. Jestem jeszcze nie przeładowany. Pojechałbym tam po niego, darmowy frag byłby, bo on mi nie będzie w stanie. Uwaga. Pięknie. To był pojazd, który mając nawet 1 HP może dużo zmienić. Ciekawe, czy ten 57... On tu cały czas, kurka, siedzi. Patrzcie, jaki baboczek przebrzydły. Aj, przebił mnie. Dobra. Przebiłeś. Kurka, jeszcze isno. On myśli, że mu się szybciej przeładuje? Pewnie tak. Co tu się dzieje? No, nasi jadą równo z nimi. Okej. Okay. To jest świetne losowanie, przypominam. No ale znowu 30 sekund. Kurka wodna, no. Znowu 30 sekund. Jest Emil. Ulala. Ten tygrys mnie trochę blokuje, ale jeszcze 10 sekund. Czekajcie, kurka wjeżdża tu w środek. Wydaje mi się, że on się ładuje. Dobra.
Spróbujmy tego. Dobra. Teraz już mogę tutaj wjechać sobie, bo to mam nadzieję, że nie muszę na tego 25 AT uważać. Mam 3 pechy, co będzie fajne. Nie, no nie trafiono. Dobra. Tu jeszcze gościu się przeniósł, widzę. Pięknie. Dobra, i no i został tamten ostatni. Mułowatość tego czołgu jest mi przeszkadzająca bardzo, powiem wam szczerze. Ho, ho, ho! No cóż. Gdyby nie ta mułowatość, to on by był za mocny. Nie no, musi być jakaś wada, słuchajcie. Musi być jakaś wada. Przy takim losowaniu gold absolutnie niepotrzebny do niczego. Zobaczymy też, jaki zarobek. Zobaczmy, jaki zarobek. Całkiem przyjemny. Na górkach on będzie sobie dobrze radził. Na przepychaczach... O, kurka! Święto lasu. No, ale to pierwszy pojazd, więc... Dobra. Zdobyłem parę nagród. Uwaga. Za takie uszkodzenia 116 tysięcy. Oczywiście nie użyłem tu w ogóle golda, ale tu coś, jakąś amunicję musiałem mieć, bo to niemożliwe, że ja za amunicję zapłaciłem 3800. No, strzeliłem 14 razy, więc 14 tysięcy, powiedzmy sobie, zapłaciłem za amunicję. Myślę, że no, bitwa krótka była 5 minut zaledwie, gdy była dłuższa. Może i bym więcej postrzelał. Bardzo upierdliwe to przeładowanie, bo grając tym niby magazynkiem, nie macie wrażenia, że gracie magazynkiem, absolutnie. I nagle, bach, 30 ponad sekund przeładowania. Słuchajcie, dla mnie pojazd jest fajny. Po prostu posiada pancerz. Ja, jak wiecie, lubię, zresztą zawsze chciałem, żeby pancerz miał znaczenie. Bardzo możliwe, że w linii całej włoskiej pancerz będzie miał znaczenie. Dobra, to tyle. Żegnam się z wami. Czekajcie. Dobra, moi drodzy. Dostałem pierogi, więc sami rozumiecie, że czołgi czołgami, ale są na tym świecie ważniejsze rzeczy. I tym może jeszcze no, jedno zdanie podsumowania. Ogólnie pojazd mi się podoba, myślę, że sobie nim pogram. Jestem ciekawy, jak będzie konfrontacja jego wyglądała z drzewkową ósemką, bo niestety na serwerze testowym nie dało się kurka wodna grać. Jestem bardzo ciekawy siódemki, którą dzisiaj na streamie sporo pogram, i ósemki również jestem ciekawy. No, a pojazd jest oczywiście premką do kupienia, także nie będę wam mówił, czy warto kupić, czy nie warto kupić, bo to każdy musi sobie sprawdzić, czy takie cechy, czy dobry pancerz, słaba mobilność, niecelne działo mają dla niego znaczenie, czy też nie mają. Czy może kolekcjonuje ktoś wszystko. To tyle. Zapach pierogów niestety drażni mnie strasznie, więc żegnam się z wami. Do usłyszenia.